Kontuzja kolejna w zespole. Na ile to jest groźne? Jak to w ogóle wydarzyło się z Filipem, że będzie musiał pauzować? Znaczy Filip już jechał teraz ten U24 z tą kontuzją, ta ręka go bolała, ale mówi, że nie na tyle, żeby przerywać. Jednak po tym meczu gdzieś tam, dowiedziawszy się, że nie jest w składzie na dzień jutrzejszy, mówi, że chciałby to przebadać. Pojechał do lekarza, okazało się, że ręka jest pęknięta i od 3 do 5 tygodni przerwy. Czyli tak naprawdę jeździł dłuższy czas z tym urazem, zmagał się z bólem? Jakiś czas już jeździł z bólem, tak.